Cześć, w dzisiejszym odcinku przygotuję coś, do czego zainspirował mnie mój ostatni wyjazd do Maroka, a mianowicie sok z awokado. Sok może to tutaj pewne nadużycie, bo w zasadzie pokażę Wam dwie wersje. Jedna z nich będzie takim rzeczywistym sokiem, a druga z nich będzie milkshake'iem. Ta pierwsza wersja, czyli milkshake, jest w Maroku zdecydowanie bardziej popularna. Jest to napój, który powstaje z awokado, ale niekiedy w Maroku wykorzystywane są do niego również inne owoce. Taki napój z awokado jest bardzo odżywczy, bardzo kaloryczny, ma w sobie bardzo dużo witamin i dostarcza bardzo dużej ilości energii, przez co jest popularny szczególnie w okresie Ramadanu. W turystycznych częściach Maroka taki milkshake z awokado kosztuje w okolicach 6-7 zł. Jeśli ma domieszkę innych owoców, może być nawet dwukrotnie tańszy. Jeśli chodzi o jego przygotowanie, to jest ono stosunkowo szybkie i stosunkowo proste. Będziecie do tego celu potrzebować blendera, a jeśli chodzi o składniki, to niezbędne będzie mleko, awokado i to są w zasadzie jedyne dwa takie obowiązkowe składniki, ale z racji tego, że Marokańczycy bardzo lubią słodkie rzeczy, jest to napój, który jest zazwyczaj dosładzany i możecie tutaj dosłodzić go zwykłym cukrem, możecie wykorzystać miód albo podobnie jak ja zrobię to dziś, możecie wykorzystać daktyle. Poza tym w tym napoju często występują różne dodatki w postaci orzechów. Ja mam dziś akurat migdały, ale mogą to być również orzechy włoskie. Jeśli chodzi o samo przygotowanie, to jest ono bajecznie proste. Pod warunkiem oczywiście, że znajdziecie dobre awokado. A dobre awokado to takie awokado, które z jednej strony nie jest zbyt miękkie, ale z drugiej strony nie jest twarde. W środku nie może ono być czarne. Powinno być łatwe do wyciągnięcia za pomocą łyżki. Ja dziś mam takie zwykłe zielone awokado, ale najczęściej w Polsce wybieram awokado Hass. Niestety z dostępnością dobrego awokado w Polsce bywa różnie. Ja często widzę w sklepach takie awokado, które są bardzo twarde i często one zanim zdążą dojrzeć, to po prostu się zepsują. Dlatego ten napój przygotujcie tylko wtedy, jeśli będziecie widzieć, że w waszym sklepie jest fajne awokado. Jeśli chodzi o przygotowanie, to powinniście wszystkie składniki umieścić w misie blendera. Jeśli będziecie podobnie jak ja wykorzystywać daktyle, to powinniście pozbawić je pestki. Jeśli chodzi o awokado, to je również oczywiście pestki pozbawiamy i nie dodajemy do blendera skóry. Do blendera nie dodaję od razu całego mleka, część pozostawiam sobie na później. Kiedy to wszystko razem zblenduję, sprawdzę jak wygląda konsystencja mojego milkshake'a i jeśli mój sok z awokado będzie tego wymagał, to doleję jeszcze trochę mleka. Wszystkie składniki się już ze sobą połączyły, ale według mnie konsystencja powinna być bardziej płynna, dlatego ja w tym momencie dolewam tutaj resztę mleka i wszystko jeszcze raz dokładnie ze sobą blenduję. I w tym momencie konsystencja mojego smoothie z awokado jest już gotowa. Jeśli chodzi o Marokańczyków, to lubią, kiedy jest to napój, który jest bardzo, bardzo słodki. Dlatego na tym etapie powinniście sobie go spróbować. Jeśli uznacie, że potrzebują więcej cukru, to możecie dodać tutaj na przykład miodu. Ja przed chwilą spróbowałem swojego napoju i sądzę, że w przypadku dodania trzech takich dość dużych daktyli nie będzie konieczności dodawać tutaj więcej cukru. Dlatego w tym momencie mogę przelać go sobie do kieliszka i mój napój jest gotowy. Tak jak wspominałem wcześniej, napój z awokado w Maroku występuje w dwóch różnych wersjach. Zdecydowanie najpopularniejszą jest ta wersja, którą już zobaczyliście. Nieco mniej popularną, ale również dobrą wersją jest wersja z sokiem pomarańczowym. I aby ją przygotować, będziecie potrzebować awokado, pomarańczy, a w zasadzie soku pomarańczowego oraz czegoś, czym dosłodzicie swój napój. Może to być na przykład miód, ja dziś wykorzystam miód, ale wcześniej zabieram się za pomarańczy, z których powinienem sobie wycisnąć sok. Do wersji z sokiem pomarańczowym niekiedy wykorzystywane jest również mleko, dlatego jeśli wcześniej, podobnie jak ja, przygotowaliście wersję z mlekiem, to nie ma konieczności czyszczenia kielicha blendera. On w tym momencie jest już pusty, więc teraz mogę wrzucić do niego awokado, wlać sok pomarańczowy oraz miód i wszystko ze sobą zblendować. Jeśli chodzi o sok pomarańczowy, to postępuję podobnie jak w przypadku mleka. Na początku dodaję go mniej, sprawdzam jaka jest konsystencja i później, jeśli konsystencja będzie tego wymagać, dodaję tego soku nieco więcej. Wszystko u mnie się pięknie połączyło, ale konsystencja jeszcze nie jest idealna. Mogłoby być to wszystko nieco bardziej płynne. Jeśli chodzi o smak, jest dość mocno pomarańczowe. Słodycz według mnie jest odpowiednia. Nie jest ani za słodkie, ani za mało słodkie, ale słodycz zawsze dostosowujcie do swoich własnych, prywatnych preferencji. Teraz, aby poprawić nieco konsystencję mojego soku z awokado, doleję tutaj odrobiny mleka. I proszę, sok z awokado w drugiej wersji jest już gotowy. Mam nadzieję, iż ten odcinek zainspiruje Was do eksperymentów. Ja przed wizytą w Maroku nie miałem okazji takiego soku czy smoothie wcześniej pić, a bardzo mi posmakował. Napiszcie mi w komentarzu, jeśli spróbujecie jej zrobić, która Wam bardziej smakowała. Tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć!